Cześć! Z tej strony Łukasz Milic. Witajcie w kolejnym odcinku naszej serii poświęconej Kunapowi w SMB. Ostatnio pokazywałem, jak możemy skonfigurować i przygotować urządzenie do pracy. Stworzyliśmy woluminy, skonfigurowaliśmy dyski twarde, a dzisiaj przejdziemy do kolejnych czynności konfiguracyjnych związanych z tworzeniem użytkowników. Tworzeniem grup użytkowników, folderów udostępnionych i zarządzaniem uprawnieniami, ale także pokażę Wam, w jaki sposób Kunap jeszcze bardziej może przydać się Waszej firmie poprzez stworzenie kontrolera domeny, który będzie działał właśnie na Kunapie. Oczywiście. W dużych firmach możemy skorzystać z Active Directory, jednak należy pamiętać, że jest to rozwiązanie płatne, które oprócz zakupu samej licencji dla Windows Server wymaga również zakupu kali dostępowych, a często jest tak, że wcale nie potrzebujemy pełnej funkcjonalności Windowsa Server czy pełnej funkcjonalności nowych wersji Active Directory. No i tutaj z pomocą przychodzi Kunap, ponieważ funkcja kontrolera domeny jest wbudowana w system, Możecie z niej skorzystać na dobrą sprawę bez żadnych opłat. No bo jeśli mamy więcej niż kilku użytkowników czy kilka komputerów w sieci, to niestety ale dla administratora zawsze wyzwaniem będzie zarządzanie uprawnieniami, użytkownikami, czy nawet tak prozaicznymi kwestiami jak wymuszanie złożoności haseł czy zmiany tych haseł wśród użytkowników. Również zarządzanie zasobami będzie. Może nie tyle trudne, co na pewno żmudne i zabierające niepotrzebnie cenny czas administratora. A tutaj możemy wszystko zamknąć w naszym kunapie. Zarządzanie będzie dostępne przez przeglądarkę internetową, dzięki czemu całość będzie zarówno skuteczna, jak i wygodna. Zobaczcie, w jaki sposób możemy to wszystko skonfigurować. No i przejdziemy przez tworzenie użytkowników, grup użytkowników, tworzenie folderów udostępnionych. Następnie pokażę Wam, w jaki sposób Kunap może współpracować z domeną poprzez albo podłączenie Kunapa do zewnętrznej domeny, albo uruchomienie kontrolera domeny bezpośrednio. Na kunapie. A na koniec mała niespodzianka. Pokażę również Wam, w jaki sposób możecie wprowadzić mechanizmy rozliczalności dostępu do danych i przetwarzania danych przez użytkowników. Pokażę Wam, jak włączyć specjalne logowanie tego, co użytkownicy robią z plikami i katalogami na kunapie. Zapraszam. Pierwszą rzeczą, jaką zrobimy, to utworzenie nowych użytkowników. W tym celu klikamy panel sterowania, następnie użytkownicy i utwórz, utwórz użytkownika. Do konfiguracji użytkownika tak naprawdę wystarczy podać nazwę użytkownika i hasło. Tworzymy użytkownika User o jakimś haśle. Tutaj zwróćcie uwagę, że tydzień temu pokazywałem, jak wymusić na użytkownikach tworzone, tworzenie złożonych haseł. No i gdybym chciał podać proste hasło, nie byłoby to możliwe. System wskazałby informację, że muszę użyć tych znaków specjalnych, dużych, małych liter i cyfr. Dodatkowo możemy dla użytkownika dodać numer telefonu i e-mail, i ta z kolei opcja będzie o tyle przydatna, że jeśli wybraliśmy przy złożoności hasła możliwość informowania użytkownika o tym, że jego hasło. Będzie wygasało, to ten e-mail musi być tutaj podany, gdyż inaczej użytkownik nie dostanie odpowiedniej wiadomości inaczej, jak tylko poprzez zalogowanie się do samego systemu. Kolejną rzeczą, którą możemy tutaj skonfigurować, to dodać użytkownika do którejś z istniejących grup bądź taką grupę utworzyć e, z tego poziomu, a także zarządzać jego uprawnieniami do katalogów. Domyślnie nowo tworzeni użytkownicy zawsze mają e, Prawa odczytu dla katalogu public i dla wszystkich innych katalogów prawa są odebrane. Na tym etapie możemy dodać prawo odczytu zapisu do katalogu web, natomiast później i tak będziemy do innych katalogów takie, takie prawa dodawać. Z tego poziomu również możemy edytować uprawnienia aplikacji i tutaj, zarówno pod kątem dostępu sieciowego, a więc możemy na przykład użytkownikowi wyłączyć dostęp przez e, sieć AFP bądź FTP, jak również możemy przyznać bądź odebrać prawa dostępu do różnych aplikacji. Teraz widzimy tutaj tylko File Station, natomiast jeśli mielibyśmy zainstalowanych więcej aplikacji, wtedy użytkownicy spokojnie mogliby bądź, mieli, bądź my moglibyśmy odebrać dostęp do części takich aplikacji, aby użytkownik miał bardziej ograniczone prawa nie tylko do wybranych plików czy katalogów, ale tak naprawdę do innych zasobów. Po utworzeniu użytkownika zobaczymy go na liście, no i w późniejszym czasie możemy z tego poziomu zmienić jego hasło, bądź zarządzać uprawnieniami do katalogów czy aplikacji. Użytkowników oczywiście możemy również tworzyć wsadowo, jak również ich importować i eksportować. Na, tym, na tej liście, w tym widoku widzimy tylko lokalnych użytkowników. Jeśli QNAP zostanie podłączony do domeny, będziemy również mogli przełączyć się w widok... Użytkowników domen, aby przydzielać bądź zarządzać prawami użytkowników domenowych. Jeśli chodzi o konfigurację grup użytkowników, one wyglądają bardzo podobnie. Również możemy utworzyć taką grupę i podczas tworzenia grupy od razu przypisać do niej użytkowników, jak również dodać bądź odebrać prawa do wybranych katalogów, dzięki czemu łatwiej będzie zarządzać przy większej liczbie użytkowników. No i tak samo jak przy y, części użytkownicy, tutaj również możemy przełączać się w widoku pomiędzy grupami lokalnymi, jak i grupami domenowymi. Kolejna rzecz, którą, którą skonfigurujemy, to foldery współdzielone. Aby utworzyć folder współdzielony, przechodzimy do zakładki foldery współdzielone. No i tutaj zobaczymy te foldery, które są domyślnie przez system utworzone: public, web i homes. Oczywiście z tego poziomu będziemy mogli zarządzać ich prawami, czy użytkowni, prawami użytkowników do tych katalogów. Natomiast zacznijmy od utworzenia folderu współdzielonego, który nazwiemy wymiana. Do niego możemy utworzyć komentarz oraz wskazać wolumen, na którym zostanie utworzone, zostanie zapisane. Ponieważ jest to podstawowy katalog, który nie musi być szyfrowany, utworzę go na dysku systemowym. Następnie mogę zadecydować, czy do tego katalogu będzie włączone automatyczne warstwowanie, czyli mechanizm QTIR, czy nie. Ja tego chcę, więc włączam tę opcję oraz mogę wskazać ścieżkę, w której katalog zostanie utworzony. I tutaj uwaga, jeśli określimy automatyczną ścieżkę, będziemy katalog widzieć po prostu na liście katalogów, w drzewie katalogów jako, jako folder wymiana. Natomiast jeśli wprowadzimy inną ścieżkę i umieścimy ten katalog w innym miejscu, Wtedy ono również będzie widoczne standardowo, natomiast jeśli będziemy chcieli go przywrócić z migawki, to będziemy musieli pamiętać o tym, żeby szukać go w tym miejscu, w którym został przez nas utworzony, a nie w głównym drzewie katalogów. Kolejnym krokiem to, kolejny krok to możliwość ustawienia uprawnień użytkowników. Nadamy uprawnienia userowi, którego utworzyłem chwilę temu, oraz możemy zadecydować o szyfrowaniu katalogu. Podobnie jak możemy zaszyfrować cały wolumin, tak samo możemy zaszyfrować wybrany katalog. Jest to o tyle wygodna opcja, że jeśli nie dzielimy danych na różne woluminy, tylko wszystko zachowujemy na, na jednym woluminie, to w ten sposób nie musimy szyfrować całego woluminu, a jedynie ten wybrany katalog gdzie będą przechowywane bardziej istotne dane. No i jeśli chodzi o sam poziom szyfrowania, to podobnie jak w przypadku woluminu, wykorzystujemy tutaj AS256-bit. Przejdźmy teraz do ustawień zaawansowanych, ponieważ tutaj mamy troszkę więcej opcji. Pierwsza z nich to prawa dostępu dla gościa. Domyślnie gość nie ma dostępu do tego katalogu, ale możemy to oczywiście zmienić na tylko odczyt albo odczyt zapis. Możemy ukryć udział sieciowy, aby nie był widoczny w otoczeniu sieciowym Windows. Domyślnie włączone jest blokowanie pliku. Natomiast jeśli korzystamy z SMB w wersji trzeciej, możemy wymusić kodowanie SMB, i wtedy tylko te komputery, których system obsługują protokół SMB w wersji trzeciej, będą mogły do tego katalogu uzyskać dostęp. Następnie mamy opcję włącz, opcję poprzednie wersje systemu Windows, czyli tę, o której mówiłem przy migawkach, i ta opcja pozwoli nam z poziomu Windowsa uzyskać dostęp do wcześniejszej wersji pliku. Które były zachowane przez migawki, ale to pokażę Wam troszkę później. Kosz sieciowy domyślnie jest włączony, a więc jeśli usuniemy jakieś pliki czy katalogi z tego folderu, one wylądują najpierw w koszu sieciowym. Możemy dostęp do kosza ograniczyć tylko dla administratorów. Plus mamy jeszcze takie opcje, jak włącz kusyng w tym folderze współdzielonym, czyli mechanizm do synchronizacji danych, ala Dropbox może korzystać z tego katalogu. O tej opcji też opowiem Wam w innym webinarium. Możemy włączyć wyliczanie udziałów oparte na dostępie i wyliczanie ogólnie dostępne oparte na dostępie. Te opcje pozwalają nam ograniczyć widoczność plików bądź katalogów dla. Użytkowników. Pierwsza opcja, czyli włączy wyliczanie udziałów oparte na dostępie ABSE, oznacza, że udział sieciowy, główny katalog będzie widoczny tylko dla tych użytkowników, którzy mają do niego prawa, dla innych będzie niewidocznych. Natomiast wyliczanie oparte na, dostępne, na dostępie ABE oznacza, że również podkatalogi i pliki, jeśli one będą miały inne uprawnienia niż katalog główny, no to tutaj odpowiedni użytkownik będzie je widział bądź nie. No i dla użytkowników Rozwiązań Apple możemy dany katalog ustawić jako miejsce docelowe, gdzie będą zapisywane backupy z systemowego mechanizmu Time Machine dostępnego w Makosie. Nie będziemy tutaj zmieniać tych ustawień, zostawimy je domyślnie. Klikam Utwórz. Ok, niepotrzebnie włączyłem szyfrowanie. Utwórz i katalog będzie widoczny. Na liście wszystkich katalogów. Widzimy tutaj, jaki jest jego rozmiar, ile folderów, plików, czy jest ukryty. Na którym woluminie, czy jest dla niego włączone automatyczne warstwowanie, czyli QTIR. No i oczywiście możemy w późniejszym czasie również edytować właściwości, czyli większość tych, tych opcji, które widzieliśmy wcześniej, możemy później zmienić, jak również możemy zarządzać uprawnieniami do tego katalogu. No i tutaj bardzo ważna kwestia związana z uprawnieniami, ponieważ na tym etapie możemy zmieniać uprawnienia tylko dla. Głównych katalogów udostępnionych. Nawet jeśli w katalogu wymiana utworzymy dodatkowy katalog, zróbmy to teraz. To wciąż z tego poziomu nie będziemy tego katalogu widzieli, nie będziemy mogli tutaj do podkatalogów zmieniać e, uprawnień. E, oczywiście, zanim przejdziemy do tego, jak. To jednak umożliwić. To jeszcze uwaga dotycząca praw gościa. Na tym etapie możemy to też zmienić, jak również możemy zmienić uprawnienia dostępu dla hosta NFS i sieci Microsoft. Dobrze, zapiszmy zmiany. No i teraz przejdźmy do zaawansowanych praw dostępu. Jeśli włączymy opcję Włącz zaawansowane uprawnienia folderu, pozwoli ona nam zarządzać nie tylko głównymi katalogami, ale również katalogami. Podrzędnymi, czyli będziemy mogli za chwilę w folderach współdzielonych zmienić uprawnienia również do podkatalogów, co może być o tyle istotne dla administratorów, że jeśli w ramach danego folderu będziemy mieli podkatalogi, w których będziemy chcieli ograniczyć uprawnienia części użytkowników, czy na przykład użytkownik A będzie miał do wszystkich katalogów, dostęp na poziomie tylko odczyt. Natomiast chcielibyśmy, żeby do dwóch katalogów miał również odczyt zapis. To w ten sposób możemy to w dowolnym momencie zrobić. Tylko musimy pamiętać o tym, żeby włączyć te zaawansowane uprawnienia folderu. Jeśli włączymy obsługę Windows ACL, dodatkowo będziemy mogli zarządzać uprawnieniami do folderu z poziomu eksploratora Windows i tam nie tylko będziemy widzieli podstawowe trzy prawa, czyli e, Odczyt zapis, brak dostępu tylko odczyt, ale również dodatkowych 13 uprawnień charakterystycznych dla systemu plików NTFS. Kolejna opcja, która może się przydać w firmie, to przydział. Możemy włączyć tak zwaną kwotę na użytkownika, dzięki czemu będziemy mieli pewność, że jeśli użytkownicy będą wgrywali pliki na Kunapa, no to nie będą przekraczali dozwolonej pojemności, na przykład 500 MB, a więc mamy pewność, że w sposób niekontrolowany, niepotrzebnie nie wykorzystają naszej przestrzeni, cennej przestrzeni. Oczywiście możemy to. Ustawiać zarówno dla użytkowników lokalnych, jak i użytkowników domenowych. OK, no i przechodzimy do zabezpieczeń domeny. Kunap może być kontrolerem domeny, bądź może działać w domenie. Jeśli wybierzemy opcję zabezpieczenia domeny, to tutaj możemy podłączyć go do albo Active Directory, albo LDAP. W ten sposób Zamiast tworzyć i zarządzać użytkownikami bezpośrednio z poziomu NASA, możemy centralnie zarządzać nimi z poziomu kontrolera domeny. Zobaczmy, w jaki sposób możemy to skonfigurować. Aby skonfigurować Kunapa do pracy w domenie, musimy oczywiście. Na potrzeby dzisiejszej prezentacji przygotowałem maszynę z Windowsem Server 2016 Data Center Edition. Jest to wersja testowa, którą mam uruchomioną jako maszynę wirtualną na kunapie. No, i ten, ten Windows Server jest oczywiście podłączony do mojej sieci. Mamy na nim uruchomione Active Directory, a sama maszyna dostępna jest pod adresem z końcówką 222. Jest to o tyle istotne, że jeśli będziemy teraz podłączali Kunapa do tej domeny, musimy skonfigurować interfejs sieciowy w taki sposób, aby serwer DNS był taki sam jak adres naszego serwera. DNS z którego korzysta Active Directory. I tutaj do, taka drobna uwaga, jeśli konfigurujemy kunapa do działania z Active Directory, to obydwa DNS-y, zarówno podstawowy jak i zaawansowany, powinny wskazywać na serwer DNS z którego korzysta Active Directory. Jeśli tutaj na przykład dodamy DNS-a googlowego, czyli 8.8.8.8 albo Cloudflare 1.1.1.1, no to w tym momencie mogą być problemy z komunikacją QNAP domena, ponieważ podczas weryfikacji uprawnień urządzenie może nie tylko odpytywać po nazwach prawidłowy serwer DNS, ale również te googlowe i. Pojawi się jakiś, jakaś rozbieżność. Dlatego podajemy adresy IP, pod którym dostępny jest nasz domenowy DNS. Po zastosowaniu tych zmian będziemy mogli przejść do konfiguracji, do podłączenia KuNapa do domeny. Tutaj widzimy informację o tym, że mój interfejs sieciowy w tym momencie nie wykrył połączenia z internetem. Jest to Prawidłowe zachowanie, ponieważ ta moja maszyna wirtualna z Windowsem Server nie jest w tym momencie skonfigurowana do przekazywania ruchu. Jest tylko i wyłącznie uruchomiony DNS, który ma pomóc nam w prezentacji. Przechodzimy do panelu sterowania i w uprawnieniach do zabezpieczenia domeny. No i wybieramy opcję autoryzacja Active Directory. Możemy skonfigurować. Połączenie ręcznie, bądź wybrać opcję asystenta szybkiej konfiguracji, co będzie zdecydowanie wygodniejsze. No i tutaj musimy podać nazwę mojej domeny. Możemy sobie podejrzeć, że jest to kunapwebinar.local. Podajemy serwery DNS dla domeny, serwer A i B. Przechodzimy dalej. No i w tym momencie Kunap komunikuje się z kontrolerem domeny. No i jak widać, mamy odnaleziony ten serwer domeny, który jest uruchomiony w maszynie wirtualnej. Dodajemy go. No i oczywiście musimy podać konto administratora domeny z, z odpowiednimi prawami, aby to, to, tę maszynę móc. Podłączyć. A więc jest to administrator w moim przypadku. No i hasło administratora, które ustawiłem. Klikamy przyłącz i w tym momencie rozpoczyna się łączenie kunapa do domeny. Powinno to potrwać chwilkę, po czym będziemy mogli uzyskać dostęp do zasobów domeny, do zarządzania prawami dostępu do danych na kunapie z poziomu domeny. No, i teraz zobaczcie, pojawiła się dodatkowa, dodatkowe pytanie, dodatkowa opcja. Możemy wybrać jednostki organizacyjne, które będą mogły logować się do naszego kunapa, ponieważ w domenie nie tworzyłem dodatkowych jednostek organizacyjnych, jest tylko jedna, czyli podstawowa. Natomiast jeśli, jeśli z poziomu domeny dodamy takie jednostki, będziemy mogli tutaj je wybrać. Natomiast. Tak, na początku najbezpieczniejszą opcją będzie po prostu wybrać, wybrać nie, czyli nie ograniczać do wybranych jednostek organizacyjnych. Krótkie podsumowanie. Widzimy na zielono, że z nas został przyłączony do domeny pomyślnie zakończ. No i tutaj widzimy, do jakiej domeny jesteśmy podłączeni podłączeni jakie są DNS-y, a więc w tym momencie zobaczymy użytkowników domenowych tylko w tym momencie nie jest to domena uruchomiona na kunapie tylko na zewnętrznym serwerze Active Directory. Natomiast zobaczycie za parę minut, że gdy na kunapie uruchomimy domenę, będzie to wyglądało analogicznie. Również pojawiło się tutaj zakładka komputery w której zobaczymy komputery przyłączone do domeny, widać mojego NASA oraz nazwę kontrolera domeny. Nie zmieniałem jej, jest to randomowa nazwa Windowsa Server, która została wygenerowana podczas instalacji. No i to co chyba dla nas najważniejsze, foldery współdzielone. W tym momencie jeśli utworzymy jakiś katalog, to będziemy mogli do niego nadać uprawnienia użytkowników domeny. Ale zobaczcie, jeśli tworzymy katalog, to z tego poziomu widoczni są tylko użytkownicy lokalni. Dlatego po utworzeniu tego katalogu będziemy mogli przejść do uprawnień. No i tutaj. Będziemy dopiero mogli dodawać kolejnych użytkowników, gdzie zobaczymy już użytkowników domeny i w ten sposób łatwo... Będziemy mogli zarządzać uprawnieniami do katalogów na poziomie domeny. Oczywiście, z punktu widzenia administracyjnego, łatwiejszą opcją będzie włączenie obsługi Windows ACL i w tym momencie zarządzanie uprawnieniami do wszystkich podkatalogów i plików już z poziomu eksploratora Windows, dzięki czemu administrator nie będzie musiał dodatkowo łączyć się do. Do Kunapa, który w tym momencie, jako, jako taki storage, będzie w pełni konfigurowalny z poziomu, z poziomu eksploratora Windows. Oczywiście w pełni konfigurowalny, konfigurowalny pod kątem uprawnień do katalogów. Te zmiany za chwilę się, się zatwierdzą, natomiast teraz przejdziemy do funkcji działania Kunap jako kontroler. Domeny. Aby to kuna pełnił funkcję kontrolera domeny, musimy przejść do panelu sterowania i w uprawnieniach wybrać kontroler domeny. Kuna może pełnić trzy funkcje: podstawowego kontrolera domeny, dodatkowego czy zapasowego kontrolera domeny oraz kontrolera domeny tylko do odczytu. Ja wybieram opcję kontrolera domeny, aby pokazać wam w jaki sposób Kunab może pełnić tę podstawową funkcje w małej firmie, dzięki czemu nie będziemy potrzebowali inwestować w oprogramowanie Microsoftu Windows Server z odpowiednimi kalami dostępowymi. Oczywiście tutaj funkcjonalność tej domeny nie będzie tak duża jak w najnowszych wersjach Windows Server, natomiast często na potrzeby małej firmy w zupełności wystarczy, na przykład po to, aby wymuszać na użytkownikach zmiany haseł nie tylko do QNAP, ale też do komputerów i centralnie nimi zarządzać. A więc, aby włączyć kontroler domeny, musimy podać nazwę naszej domeny, następnie ustawić hasło administratora. No i wybrać. Y Podpisywanie serwera, czy ma być automatyczne, obowiązkowe, czy wyłączone. Jeśli tutaj któraś z opcji nie będzie oczywista, to w tym momencie wystarczy zazwyczaj tą taką ikonkę z i kliknąć. I w tym momencie będzie widoczna informacja opisująca wszystkie opcje. Widać tutaj dla opcji podpisu, dotyczy ona połączeń SMB. Wybierzmy opcję automatycznie, tak jak system proponował, no i klikamy przycisk Zastosuj i tutaj pojawia się bardzo ważna informacja. Jeśli Kunap pełni funkcję kontrolera domeny, to dostęp do zasobów sieciowych będzie dostępny tylko i wyłącznie. Przy użyciu konta domenowego, wszystkie konta lokalnych użytkowników nie będą mogły być używane, aby uzyskać dostęp do Kunapa. Taka sytuacja nie ma miejsca, gdy Kunap jest podłączony do zewnętrznej domeny Windowsowej, bo wtedy do urządzenia możemy się połączyć zarówno kontem lokalnym, jak i domenowym. Dokładnie tak samo jak do komputera. Natomiast w przypadku, gdy to Kunap jest kontrolerem domeny, to tylko i wyłącznie użytkownicy domenowi mają prawa. Łączenia się z zasobami. Chwilę musimy poczekać, aż system skonfiguruje cały kontroler domeny, po czym zostanie on uruchomiony i będziemy mogli kontynuować pracę. Kontroler domeny został uruchomiony. Widać to po tym, że pojawiły się kolejne zakładki tutaj u góry. Od teraz możemy również zarządzać użytkownikami, grupami, kontrolerami, DNS-em i kopią zapasową i przywracaniem. Chociaż akurat ta ostatnia zakładka była już widoczna wcześniej. Gdybyśmy to chcieli przywrócić, konfigurację domeny z powrotem na kunapa. Zacznijmy od początku. Jeśli chodzi o użytkowników, trzy domyślne konta są automatycznie utworzone czyli konto administratora, gościa, i konto takiej dziwnej nazwie KRBTGT. Jest to takie konto serwisowe do dystrybucji w sieci kluczy oczywiście możemy utworzyć kolejnych użytkowników pojedynczych wielu wSADowo bądź za zaimportować użytkowników, jeśli chodzi o tworzenie pojedyncze, to musimy podać nazwę użytkownika, jego hasło. Oczywiście w tym momencie jeśli korzystamy, jeśli korzystamy z domeny, to... Hasła muszą być złożone, no i opcjonalnie możemy podać e, opis konta i e-mail. E, następnie, e, zgodnie z dobrymi praktykami, możemy wymusić na użytkowniku konieczność zmiany hasła przy pierwszym logowaniu, dzięki czemu będziemy mieli pewność, że użytkownik nie będzie używał jakiegoś domyślnego prostego hasła, e, oraz możemy określić, kiedy to konto, e, jeśli tego potrzebujemy, oczywiście będzie mogło wygasnąć. W kolejnym kroku Możemy przypisać użytkownika do jednej z grup. Domyślnie użytkownik jest w grupie domain users, no ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby, jeśli taka jest potrzeba, użytkownika przypisać np. do administratorów czy po prostu do użytkowników. Krótkie podsumowanie i po kliknięciu przycisku, zakończ. Zobaczymy konto naszego użytkownika na liście. I oczywiście, podobnie jak wcześniej, będziemy mogli też nim zarządzać. Będziemy mogli edytować właściwości tego konta, przypisywać go do grupy, czy edytować profil użytkownika. Gdzie możemy wskazać, gdzie zapisana będzie ścieżka profilu. stworzyć jakiś skrypt logowania, no i podłączyć gdzie i wskazać do jakiego, jaki, jako jaki dysk zostanie zamapowany katalog domowy użytkownika, który wybierzemy oczywiście tutaj wśród naszych, naszych katalogów. Możemy taki katalog oczywiście stworzyć wcześniej, bądź możemy go po prostu zostawić domyślnie. No, i po kliknięciu przycisku zakończ te zmiany, które wprowadziliśmy, będą obowiązywały. W kolejnym kroku mamy grupę. Grupy, którymi możemy zarządzać, grupy, które, grupy możemy również dodawać. Na no potrzeby prezentacji utworzy sobie grupę Kuna, do której przypiszę administratora i moje konto Łukasz. Krótkie podsumowanie, no i, i zakończ. Wśród komputerów zobaczymy te komputery, które będą się podłączały w późniejszym czasie do domeny. myśli widzimy tylko naszego NASA, czyli ten główny kontroler domeny, ponieważ jeszcze żaden komputer do kontroli się, do się nie podłączył. No i DNS, w którym możemy zarządzać naszym DNS-em. Ten widok jest dosyć standardowy, podobny do tego, co widzimy w okienku zarządzania DNS-em z poziomu Windows Server i Active Directory. No i ostatnia zakładka, czyli kopia zapasowa i przywracanie. Możemy tutaj wykonywać kopię zapasową bazy danych Active Directory Domain Controller, dzięki czemu będziemy mieli zabezpieczone wszystkie zasoby, czy wszystkie wpisy, które wprowadziliśmy do Active Directory. No i tutaj możemy określić, jak często taka, taki backup tej bazy danych będzie wykonywany, w którym miejscu będzie zapisywany. No i Dodatkowe opcje dotyczące wykonywania tej kopii zapasowej. No i tyle, jeśli chodzi o kontroler domeny. Kwestia podłączenia komputera do domeny tej kunapowej wygląda dokładnie tak samo, jak, do, do, jak dołączenie do domeny Windowsowej. Z tą różnicą, że tutaj, konfigurując komputer czy przygotowując komputer do pracy w domenie, musimy oczywiście wskazać adres IP kunapa jako adres DNS, aby ten komputer mógł, mógł poprawnie rozwi, rozwiązywać wszystkie nazwy. No, i do tej domeny ku.pl.local, którą ja akurat tutaj utworzyłem, mógł spokojnie się zalogować. Po utworzeniu domeny, również z poziomu panelu sterowania i użytkowników. Jeśli przełączymy się w, lokalny, w, w użytkowników domen, zobaczymy naszych domenowych użytkowników w domenie ale także po lewej stronie oprócz użytkowników pojawia się pole komputery, w którym zobaczymy wszystkie komputery, które zostały Dodane do domeny, no i tutaj możemy edytować uprawnienia dostępu również dla tych komputerów. Oczywiście dostępu do folderów udostępnionych. Obiecałem wam jeszcze jedną niespodziankę, i teraz pokażę w jaki sposób możemy na kunapie włączyć mechanizm który pozwoli nam rozliczać użytkowników z tego, co, dzieje, co robią z plikami zapisanymi na nasie. Utworzymy w katalogu wymiana. Nowy katalog. Ważne pliki. Do katalogu wymiana mój użytkownik, którego wcześniej tworzyłem, user, ma dostęp w trybie. Odczytu zapisu, a więc może normalnie na tym e, udziale pracować. Jednak, zanim pozwolimy naszym użytkownikom na wgrywanie i edycję plików, e, wchodzimy do panelu sterowania, logi systemowe, logi połączeń. W tym miejscu, jeśli klikniemy opcję, mamy możliwość włączenia logowania dla protokołu SMB. Tutaj Dobrą radą jest archiwizacja logów połączeń, jeśli będzie ich więcej niż 10 tysięcy, oraz warto wskazać jakiś oddzielny katalog, do którego dostęp ma tylko administrator, aby to w nim te, katalogi, te logi były archiwizowane. Po kliknięciu przycisku Zastosuj rozpoczynamy logowanie. I w tym momencie, jeśli Zalogujemy się do katalogu ważne pliki. System będzie to monitorował. A więc w tym momencie skorzystam z mojego serwera wirtualnego, z którego korzystałem wcześniej i wejdę na udział sieciowy, którym są moje pliki. Pod adresem 170. Katalog wymiana. Musimy się zalogować. Juster z hasłem. Oczywiście nie do domeny QNAP webinar, więc podamy adres QNAP. No i mamy katalog ważne pliki. Wejdźmy do niego i utwórzmy tutaj nowy dokument. Oczywiście będzie to ważny dokument, który następnie wyedytujemy. Zapiszemy. A następnie ten dokument skopiujemy, wgramy do wymiany. A ważne pliki, ważny dokument usuniemy. Zobaczcie teraz, co będzie się działo po stronie naszych logów systemowych. Mamy informację o tym, że z komputera o adresie 222 lo, użytkownik user o godzinie Tutaj mamy złą strefę czasową, więc e, godziny są trochę przesunięte. E, o takiej godzinie uzyskał dostęp do katalogu Wymiana. Następnie utworzył plik nowy dokument tekstowy, później zmienił jego nazwę na ważny dokument, zapisał zmiany w ważnym dokumencie, odczytał ważny dokument, po czym skopiował go do katalogu Wymiana. Jeśli odświeżymy listę, zobaczymy również, że po minucie ten sam użytkownik usunął ważny dokument z katalogu, ważne pliki. W ten sposób mamy Pełną historię zdarzeń i widzimy, co działo się dla każdego pliku i dla każdego katalogu. Oczywiście, tutaj nie ma możliwości, aby system śledził wszystkie zmiany w ramach każdego z plików, tylko i wyłącznie informuje nas, jako administratorów, o tym, że z danym plikiem coś się działo, i mamy od razu dokładne informacje, kto z jakiego komputera i o której godzinie. Właśnie te zmiany wprowadzał. A więc prosta funkcja, którą możemy w dowolnym momencie włączyć, a na pewno niejednemu z Was mocno ułatwi życie w poszukiwaniach, co stało się z zmienionym, albo co stało się z plikiem, który zniknął. To już wszystko, co przygotowałem na dzisiaj. Pokazałem Wam, w jaki sposób możemy tworzyć za użytkowników, zarządzać użytkownikami, prawami, w jaki sposób Kunapa podłączyć do domeny. A już w kolejnym odcinku opowiem o backupie. Zarówno troszkę o tym, w jaki sposób możemy dane z komputerów backupować na kunapa, jednak bardziej skupimy się na tym, jak zabezpieczyć dane, które są zapisane na kunapie, ponieważ to, że wykonujemy backupy na kunapa, to jest oczywiście. Dobry pomysł i e, słuszne postępowanie. Jednak e, pamiętajmy, że w tym momencie jest to jedyne miejsce, w którym przechowywane są nasze kopie. Z punktu widzenia działania firmy, powinniśmy zawsze pomyśleć o jakiejś replikacji, e, wysłaniu kopii tych danych w inne miejsce, gdyby doszło jak, do jakiegoś. E, Złego, wręcz tragicznego zdarzenia, i nie tylko utracilibyśmy nasze produkcyjne systemy, serwery czy desktopy, ale również Kunapa z naszymi uruchamianymi systemami, ważnymi plikami oraz backupami. Zapraszam do kolejnego odcinka, a dzisiaj dzięki wielkie i do zobaczenia.